Kino Wrocław w Spin Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Sytuacja w KSK Noteć. Piłkarze Kujawi nie grają, ale pomagają. Dziś sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w inowrocławskich klubach sportowych. Na początek koszykówka. Przypomnijmy, w związku z epidemią koronawirusa PZ Kosz 19 marca najpierw zawiesił rozgrywki ligowe, natomiast 25 marca podjął decyzję, że żaden z zespołów drugiej ligi nie otrzymał awansu do pierwszej ligi. Ostatecznie KSK Noteć zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu grupy A. O obecnej sytuacji w klubie oraz o planach rozmawialiśmy z wiceprezesem KSK Noteć Eugeniuszem Skoczyńskim. Sytuacja jest taka, że kilkanaście dni temu decyzją Polskiego Związku Koszykówki sezon się zakończył. Co to znaczy dla klubu? Bo wiadomo, że to też jest nie tylko problem sportowy, ale też no, w ogóle finansowy dla działalności takiego klubu. Znaczy, jeśli chodzi o sytuację, która zaistniała nagle i niespodziewanie z racji zaistniałej sytuacji tutaj ogólnej w Polsce, klub miał kilka spotkań, jeśli chodzi o zarząd, jeśli chodzi o grupy wspierające, czyli trenera, sponsorów, i podjęliśmy decyzję, że podtrzymujemy to, rozwijamy sytuację, nie chcemy stracić tego, co udało się uzyskać w ostatnim sezonie, czyli odbudować atmosferę wokół drużyny, odbudować drużynę, zaufanie, powrót kibiców, i nie ukrywam, że jest nam nie za łatwo w tej sytuacji, ale duże grono kibiców i sponsorów, szczególnie sponsorów, którzy wspierali klub przez sezon, który się zakończył w ten sposób, nadal z nami jest. Oczywiście podjęliśmy szereg inicjatyw typu zapełni halę, apel do drobnych kibiców o wirtualne kupno biletów, i takie powoli te kwoty na rzecz klubu wpływają. Jeśli chodzi o dużych sponsorów, prowadzimy rozmowy na sezon, który będzie, bo oczywiście nie zamykamy furtki. Podjęliśmy decyzję, że nadal tworzymy, rozwijamy to, co zaistniało, i w tym kierunku idziemy. Uważamy, że jest to dobry czas, chociaż ciężki, żeby pewne decyzje zmodyfikować, uporządkować i rozwijać cel główny, czyli budowę silnej inowrocławskiej koszykówki dla dobra naszych mieszkańców. No właśnie, bo ten sezon, mimo że nie zakończył się jakimś sukcesem sportowym, czyli powiedzmy awansem, to jednak zakończył się przez coś, na co nie mieliśmy wpływu, czyli pandemię, która no, zakończyła rozgrywki w wielu dyscyplinach sportu i chyba, tak można sądzić, szczególnie obserwując media społecznościowe, ludzie, kibice inowrocławskiej koszykówki sportu to rozumieją. Tak, powiem jedno, że po tym pierwszym uderzeniu, takim szoku dla wszystkich, bo dobrze wiemy i w tym miejscu pragniemy również podziękować i myślimy o tych osobach, które szczególnie o grono lekarzy, instytucji, osób, które bezpośrednio się opiekują osobami chorymi. Oczywiście współczujemy tym osobom, szczególnie współczujemy tym osobom, które straciły najbliższych i stracą niestety w najbliższych dniach, ale dzięki kibicom, którzy pamiętają o nas, dzwonią, interesują się koszykówką, chcemy to wszystko dalej kontynuować. W tym celu, tak jak powiedziałem wcześniej, jest akcja do drobnych kibiców. Rozmawiamy ze sponsorami, którzy byli, którzy chcą być z drużyną, z zawodnikami, z trenerem było kilka spotkań. Trener ma swoje pomysły, swoją wizję na kolejny sezon, o którym wkrótce poinformujemy. W każdym razie nie było awansu, chociaż powiem tak, no cel cały czas był otwarty przed drużyną.
ponieważ zajęcia taktyczne i ustawienie drużyny było na play-offy i dobrze wiemy, że trzecie miejsce, które zajęliśmy w taki sposób, jaki zajęliśmy, nie zamykało furtki. Ten awans był realny, był bardzo realny, ale cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy. Oczywiście to nie jest główny cel, który był, ale uważamy, że jako drużyna, jako społeczność sportowa, jako kibice spełniliśmy oczekiwania wielu, również władz miasta. I w tym miejscu chciałbym podziękować władzom miasta za wsparcie i oczekujemy również dalszego wsparcia w tych niełatwych, nie tylko dla Koszykówki, ale dla społeczeństwa czasach. Sezon się skończył bardzo szybko, szybciej niż w poprzednich latach, ale to też pozwoliło, żeby kibice chyba odczuli ogromny głód sportu, uczestniczenia w takich wydarzeniach na żywo. Świadczyć o tym może ogromna popularność meczów, które są udostępniane w internecie, meczów z poprzednich lat, no te, które kibice oglądają no, z wypiekami na twarzy w swoich domach. Tak, chciałbym właśnie rozwinąć, że oczywiście głównym celem, ale nie jedynym, to był awans. Ale uważam, że osiągnęliśmy awans stołeczny, awans sportowy w sensie kibiców, w sensie atmosfery, w sensie tego, co mówiliśmy, odbudowania koszykówki w mieście. Podam tylko konkretne fakty. My jako Notecz, jako drużyna drugoligowa w skali drugiej ligi i w skali nawet pierwszej mieliśmy najbardziej wiernych kibiców, za co im bardzo dziękujemy, bo nie zdarza się tak, żeby kibice na swój koszt, ze swojej inicjatywy dojeżdżali na mecze wyjazdowe, kibicowali, tworzyli jedną z najlepszych atmosfer w ogóle w dziejach koszykówki, bo ich zaangażowanie, za które bardzo dziękujemy jako zarząd, jako społeczność do Teci, było bardzo wielkie. Po drugie, no, wystarczy wspomnieć tylko, że średnia ilość kibiców na meczu, około 650 osób, też również rzutuje na ten poziom i oczekiwania kibiców w stosunku do Teci. On jest bardzo, bardzo duży. Temat kolejny to jest temat filmów na żywo, spotkań z meczów wyjazdowych. Również w tym miejscu, nieraz to udowadniałem, dzięki tutaj podziękowania dla Przemka Radkiego i Basket, który tę transmisję na żywo prowadził. Mamy udokumentowane transmisje i oglądalność, która była na poziomie pierwszej ligi i w związku z tym i tutaj kibice, nasi mieszkańcy, którzy mieszkają za granicą, również mieli taką okazję oglądać. Jest duży potencjał, on nie zmalał, a nawet rośnie, ponieważ tak, głód sportu, głód koszykówki i sukcesów jest bardzo, bardzo duży. I my chcemy się w to wpisać również w najbliższym sezonie, który będzie. Nie wiemy tylko jednego, kiedy będzie, kiedy skończy się problem z pandemią i kiedy będzie można wznowić rozgrywki kolejnego sezonu. Tak, życzyłbym sobie w tym momencie tego, żeby oczywiście ta sytuacja zakończyła się już w tej chwili. Wiemy, że to jest nierealne, ale wszystko robimy i starajmy się robić indywidualnie i grupowo i dla dobra nie tylko miasta, ale i naszego kraju, żeby to się wszystko skończyło jak najszybciej. Idźmy do przodu. Nie takie sytuacje w życiu człowieka się zdarzają i miasta, i Polski. Będziemy silni. I w tym momencie również chciałbym, żebyście pamiętali o Noteci. My jako klub zawsze pomagaliśmy, braliśmy udział w różnych akcjach społecznych i nadal będziemy to czynić. Kujawia i Inowrocław w związku z epidemią również musiała zawiesić działalność. O sytuacji rozmawialiśmy z prezesem klubu Sławomirem Roszakiem. W klubie sportowym Kujawia Bank Spółdzielczy Inowrocław piłkarskie życie stanęło w momencie zatrzymania zajęć dydaktycznych w szkołach, to jest 12 marca. Zdążyliśmy jeszcze 7 marca rozegrać kolejną rundę okręgowego Pucharu Polski. Tu przypomnę, wygraliśmy
mecz, więc awansowaliśmy do kolejnej rundy. No, zdążyliśmy również grupy młodzieżowe, niektóre w weekend właśnie 8 marca rozegrały również sobie turniej piłkarski. No tak jak wspomniałem, od 12 marca przerwa w treningach. Staraliśmy się podejść tutaj odpowiedzialnie do wydarzeń w Polsce. Drużyny przestały jakby spotykać się już w licznym składzie. Od 14 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, no okazało się, że jednak problem czy zagrożenie jest na tyle duże, co widać w obecnej sytuacji. A czy piłkarze w jakiś sposób teraz trenują? Chłopacy pobrali piłki, będą trenować ten okres indywidualnie, mają kontakt z trenerem pierwszej drużyny. No niestety musimy ten czas przetrwać bez również meczy. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej jako organizator rozgrywek czwartoligowych również odwołał wszystkie spotkania naszej ligi do 26 kwietnia włącznie, czyli praktycznie cały kwiecień na 100% meczów rozgrywać nie będziemy. Ale ta decyzja z pewnością zostanie przedłużona. No prognozy są też nieciekawe. Wiadomo, że liczba zarażonych w Polsce osób rośnie. Wiadomo, że życie ludzkie jest najważniejsze i prognozy również na maj nie są tutaj dobre, więc prawdopodobnie w maju również będziemy mieli przerwę, pewnie i w treningach, i w rozgrywaniu meczu w czwartej ligi. Wiadomo, że ten czas jest ważny dla chłopaków. Ciężko pracowali całą zimę, żeby przygotować się fizycznie do rozgrywek, więc aby podtrzymać tą formę, to te treningi indywidualne są bardzo ważne. Tu można porównać również do osób, które wracają po kontuzji. Po 2-3 miesiącach przerwy, no nie tak łatwo wraca się do swojej formy sprzed kontuzji. Tak samo tutaj, no zbyt długie nierozgrywanie meczu, zbyt długi brak treningów mógłby się też odbić negatywnie na postawę tutaj chłopaków. No, mam nadzieję, że dobrze realizują założenia trenera indywidualnie. Piłkarze Kujawi ruszyli też z pewną akcją pomocową. Wiadomo, że też staramy się cały czas w klubie działać. Zorganizowaliśmy pewną akcję, która mam nadzieję uda się zorganizować do końca. Uzbierać pewną kwotę na zakup dla naszego szpitala powiatowego, na zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, które wiadomo, że są teraz podstawą do ich pracy. Wiadomo, że życie ludzkie jest bardzo ważne i tutaj też ochrona przed zarażeniem dla naszej obsługi tutaj szpitala jest bardzo ważna, bo wiadomo, że jest sytuacja taka, że nikt nie wie, czy przypadkiem w danym momencie nie jest zarażony koronawirusem, dopóki nie wystąpią objawy, więc cała załoga szpitala no jest tutaj bardzo ważna, żeby była chroniona. Może się uda pomóc razem z zaprzyjaźnioną restauracją. Staramy się jako klub sportowy Kujawia tutaj jakby uzbierać pewną kwotę od każdego posiłku. Ustawa pozwala, aby takie posiłki dowozić lub odbierać właśnie osobiście w restauracji. Wszystkie informacje na stronie naszej internetowej. Będzie też uzbierane właśnie 2 zł od każdego posiłku. Mam nadzieję, że po podsumowaniu w kwietniu będzie nas już też stać na zakup odpowiedniej ilości tych maseczek i rękawiczek. No jeśli oczywiście wszystko przeciągnie się w maju, myślę, że nie powstrzyma nas to przed taką akcją również w maju i mam nadzieję, że w większości tutaj wrócimy do zdrowia i rozgrywek piłkarskich w przyszłości.
To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.